Mam to. Ej, trafiłem! Yeah! Co ty dałeś? Co ty dałeś? Nie, ja nawet powiedziałem, nawet ja to wystarczyłem. Pierwsza runda dla Krzysia niestety. Trochę postrzelał. Cześć, z tej strony Krzysiek Cudowski. I Oskar Usipiuk. I dzisiaj sprawdzimy się w Quiz House'ie. Będziemy odpowiadać na pytania z różnych kategorii. Będziemy sobie rywalizować i wzajemnie siebie kompromitować przy niektórych pytaniach. Dobra, zaproszę Ciebie. Pierwszą kategorię, którą wybiorę, to będzie matura, to do góra. Dobra, jestem. Zaprosiłem Cię już. Dobra. Przez teren którego z tych pań przepływa Odra? Proste. Proste, jeden, jeden. W ilu krajach Europy położone są Alpy? Oj. Tutaj mogą być ciężary. Jest. Ja też nie. Który znak chromatyczny obniża wysokość dźwięku o pół tonu? O człowieku. Nie no, ciężkie pytanie. Ale ciężkie, ciężkie. Zaraz damy jakoś strzelać. Są dźwięki pół tonu. Dobra, tam to. Ej, trafiłem! Yeah! Podaj przykład przeglądarki. Dobrze. Kifoza. Ja wiem. Ty nie wiesz na pewno. Wiedziałeś? Ty nie wiesz na pewno. A ty na pewno nie wiedziałeś, tylko strzelałeś. Nie, nie wiem. No kurde, nie trafiłem. Kto założył zakon Salezjanów? Ja nie trafiłem. Wygrałem? No, chyba nie będę wstał. Też nie będę wstał. No, pierwsza runda dla Krzysia, niestety. Nie wiem, sprawdził w piłce nożnej, wiesz, z kim. Lepiej nie. Dobra, zaprosiłem. Jak nazywa się stadion Herty Berlin? Nie wiem. Tak, na pewno. Wiedziałem. Sława to nie zawsze to, co jest najważniejsze w życiu. Nie, też nie mam. Ale to był łatwy strzał, to był łatwy strzał. Na trening jakiego klubu na samym początku kariery poszedł Ryan Giggs. Nie, ja nawet to wiedziałem, nawet ja to wiedziałem. Kraj reprezentacji. To też wiem. To było łatwe. Dobrze, Ryan, z tym miałem wygrywać z tobą. To znaczy numer 14 w Superpolonie w sezonie 2017-18. Czy on wtedy jeszcze był, czy już go nie było? Nie. Był jeszcze. Jest, jeszcze był. Ja byłem fanem Barcelony, dlatego nie widziałem. W sezonie 2007-2008 z Patkowiczem został mistrz Polski z sezonu 2006-2007. O jakim klubie mowa? Jest. No dobrze, 2-0. Znowu przegrałem? Dobra. Jesteś trochę boomerkiem. No. To dam ci slang młodzieżowy. Może być ciężko, ale spróbujemy. Jestem. Określenie używane ironicznie w sytuacjach, gdy jakaś osoba robi wielki problem z własnego powodu. Ja też nie wiem. Wy, nigdy coś takiego nie słyszałem. Ja też. Może też jesteś boomerem. Chyba tak. Ktoś totalnie nieśmieszny, to inaczej. To wiem. To też wiedziałem. W Złotówie, czyli gdzie? Ja wiem. Nie wiem, pojęcia. Nie wiesz? Trafił. Miało to sens. Buty marki Adidas, to inaczej. Co ty dałeś? Było. Twórczy zapis w internecie lub w życiu realnym, inaczej to. Ty to wiesz? Nie. Nie wiem. A? Jest. Nie. Ty jeszcze ze mną? Ja już nie. Co może być Bęgorem? Bęgorem. Ty znowu przegrałem. Zero. Ale to wszystko na styku, o jeden. Ale jak ty mówisz, że buty Adidasa, to nie Adasie, tylko szybko biegi. Dobra, no musisz wybrać się startem. Z geografii jak się czujesz? No tak wiesz. To zdajmy państwa miasta. Zdajmy państwa miasta. To wiesz, to będzie ciężko.
Spokojnie. No, jakie państwo zaznaczone na mapie? Ja bym powiedział, że to jest tak. Dobrą kategorię dać. Jakie państwo widzisz? O! Dobra, to się da już zrobić. Nie to. Ja mam. Jest. No nie wiem. Ładnie. Może to pasowało. Które z tych miast nie znajduje się w Szkocji? Ja też mam. Dobra, nie, tam się. Jaka jest stolica państwa zaznaczonego na mapie? To na pewno nie jest to. Nie, to jest czysty strzał, wiesz, to po prostu... Czemu strzelamy w to samo? Nie wiem, ale i tak nie trafiamy. Ale to jest stolica Finlandii. Co ty dałeś na to? Nie, nie ma co gadać. Dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i zapraszamy na kolejne takie quizy.